witam się z wami znowu. Dzisiaj pokażę, jak zainstalować moda Clay Soldiers do Minecrafta oczywiście. Pobieramy mod loadera. Mod loader jest do wersji 1.7.3 i 1.7.2. Na tej stronie mod loader od na tej. Na tej można znaleźć wszystkie modeladery. Pobieramy. Sorry, że tak internet mi słabo działa, ale filmik przesyłam. No i tak. No i wszystkie linki oczywiście będą w opisie. To jest strona CraftSite, na której jest opisany cały mod. Nie tyle cały, może nie do końca cały, bo cały jest opisany na tej stronie, na Minecraft Forum. Tam po prostu wszystko jest na tym modzie, to jest po prostu strona tego moda. Tu pobieramy moda. No i ja sobie pobiorę. Sekund. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. A nie ma zero. Jeżeli będą mi coś kazali pisać, to się zaraz. Szybciej, 5,5. No i się pobiera, bla bla bla. Mi się będzie pobierało pół godziny, więc nie mam co tego pobierać, aż to mam pobrane. Co się stało? A, działa motylek. Co za żal jeden. A, dobra. Pieprza. Mam mod loadera. Mam. Tak, możecie zobaczyć wszystkie mody, które będę pokazywał. Clay Soldiers mam. Wchodzę w run, czyli uruchom. U niektórych to zależy od systemu, od wersji, od językowej, od wersji w ogóle systemu. Wchodzę w roaming. Minecraft i mod loadera. Otwieram po prostu. Mamy tutaj takie pliki. Otwieramy później Minecraft Jar za pomocą WinRAR albo 7-Zip. I kopiujemy te rzeczy do Minecraft Jar. Skopiowane, już to miałem. Coś ciągle musi tak kopiować. No i zamykamy. Ja niestety niechcący wyszedłem z Minecraft. Wypakuję. Otwieram. Tutaj mamy podane jak co kraftować, jak kraftować naszych ludzików. Instrukcja jest nawet. No i folder z modyfikacją. Wszystko przerzucamy do Minecraft Jar. Dobrze mówię? Tak, do Minecraft Jar wszystko idzie. Czyli tak samo jak z mod loaderem. No i przerzucamy. Już jest. No i możecie się cieszyć swoim modem. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, suba nie żałujcie. Trzymajcie się. Na razie.